Dzień dobry. Słychać mnie? Bardzo się cieszę, że was tutaj widzę, że mogę was tutaj ugościć. Jak już mnie to przedstawiono, jestem product designerem. Jestem osobą też z wysoką wrażliwością. I o tym też troszeczkę chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Tu jest taka nasza agenda. Mam nadzieję, że zdążymy 20 minut, mamy bardzo mało tylko czasu, a temat jest naprawdę obszerny. Także tak, najpierw opowiemy sobie, czym jest neuroróżnorodność. Postaram wam się przedstawić kilka person oraz trochę zasad, jak dla takich osób parę takich protipów, jak projektować, na co zwrócić uwagę. Gdy mówimy o neuroróżnorodności, to chciałabym powiedzieć o tym, że mamy w świecie takie osoby, które na przykład możemy powiedzieć tak nieładnie o nich, osoby neurotypowe, czyli to takie, które są tak zwanymi normalsami, czyli mówię nieładnie, no bo to wiecie, no nieładnie tak etykietować kogoś, że jest normalne, a taka osoba neuroatypowa jest jakaś inna, tak? Inaczej przetwarza te informacje. Natomiast ja bardzo jestem taką fanką definicji neuroróżnorodność. Dlaczego? Zobaczcie, 15-20% osób na świecie to są właśnie osoby, które stanowią społeczność neuroróżnorodną. Czyli to jest tak naprawdę co piąta osoba na rynku pracy. Neuroróżnorodność to też właśnie zbiór, tak samo podobnie jak w biologii, zbiór wszystkich współistniejących ze sobą organizmów, które razem mogą tworzyć bardzo ładny system i razem ze sobą współpracować. Możemy powiedzieć więc o osobach atypowych, że do nich zalicza się osoby, które są w spektrum, osoby z ADHD, osoby, które nawet mają depresję i tak zwaną właśnie wysoką wrażliwość, o której wam wspomniałam, która może jest oczywiście takim terminem popularno-naukowym, wiem, osoby, które tutaj są na sali, wiem, że mnie wspierają, osoby z właśnie neuroatypowe, pewnie się ze mną tutaj nie zgodzą z definicją WWO, jednak mnie to bardzo fajnie definiuje, ponieważ to są właśnie wszystkie osoby z tak zwaną głęboką empatią i takim silnym odczuwaniem, ale także bardzo wrażliwe na bodźce zewnętrzne. Tak jak właśnie przed chwilą poprzedniczka przede mną mówiła, Dorotka, bardzo tutaj świeci i to jest dla mnie na przykład bardzo trudne znieść to pomieszczenie, tak samo jak głośne hałasy i dźwięki. Dlatego my tutaj, osoby prowadzące, mamy taki na przykład pokój dla VIP-ów, mamy takie chill-out roomy. To jest szczególnie ważne, gdy chcecie projektować dla osób atypowych, aby dla nich właśnie też pomóc zorganizować miejsce. Gdy projektujemy, chciałabym wam opowiedzieć właśnie o tych personach. I zobaczcie, gdy projektujemy, to mamy bardzo różne osoby, ale najczęściej nie mówimy o tym, że projektujemy dla osób. Najczęściej, gdy mówimy w ogóle o jakichś niepełnosprawnościach, chociaż to osoby atypowe, to nie jest jakaś niepełnosprawność, to po prostu osoby, które inaczej myślą, troszeczkę inaczej przetwarzają informacje. I ja bym chciała tutaj właśnie wam powiedzieć, zwrócić uwagę na to, że czasami właśnie możemy mieć takie czasowe ograniczenie, jak na przykład idziemy i do okulisty mamy zakropione oczka i wtedy na przykład nie możemy czegoś przeczytać. Tak samo osoby z dysleksją czy dysgrafią tak samo mają problemy z czytaniem jak osoby, które powiedzmy słabo widzą. A więc projektując tak naprawdę dla osób neuroatypowych, czy w ogóle projektując dostępnie, projektujemy dla wszystkich. I tak, jeżeli byśmy chcieli projektować zespół, dlaczego warto pracować razem, to chciałabym powiedzieć, że wszystkie te osoby tak naprawdę nie warto jest je etykietować, ponieważ zobaczcie, osoby, które są w spektrum, na przykład osoby, które mają dyspraksję, są to osoby, które kierują się głęboką empatią i intuicją. Osoba, która może być na przykład mieć tą problemy ze złamaną ręką, to jest osoba typowa, może być super komunikatywna,
osoba, która ma autyzm, tak naprawdę może skoncentrować się bardzo fajnie i skupić na swoim zadaniu, może bardzo długo siedzieć i pracować, ponieważ to może być jej pasja. Po prostu może wiedzieć tak dużo, że możecie zawsze liczyć na jej pomoc i wsparcie w danym temacie, którym ona się fascynuje. No, nie bez powodu mamy na przykład osoby też, które powiedzmy, nie wiem, na przykład Lionel Messi, tak? To jest powszechnie znany piłkarz, który uwielbia grać, a przecież nie możemy o nim powiedzieć przecież nic złego. Tak samo jest takich znanych osób w spektrum bardzo, bardzo, bardzo wiele. Także takie osoby, gdy projektujemy dla nich miejsca pracy, fajnie jest właśnie, jeszcze raz powtarzam, zadbać o te warunki, w których oni będą mogli pracować razem. Są to przede wszystkim osoby, które mogą być razem, zobaczcie, na przykład osoby, które są, mają dyskalkulię, czy właśnie osoby tutaj z dysleksją. To są osoby właśnie bardzo kreatywne, umiejące rozwiązywać problemy z wielką wyobraźnią. Dlatego gdy mamy w zespole takie osoby, one zawsze potrafią was wspaniale wesprzeć, chociaż właśnie tak jak mówię, przez to, że mają to inne troszeczkę spojrzenie na dany kontekst. Często jednak są te problemy, na przykład często mówimy, dam radę, tylko potrzebuję troszkę czasu, nie? Bo, ale nie chcę tutaj powiedzieć właśnie, że wszyscy są tak samo, wszyscy postrzegają tak samo. No, ja mówię to troszeczkę subiektywnie, ponieważ tak naprawdę bardzo trudno jest powiedzieć o tym, że wrzuci tak do jednego worka właśnie wszystkie te osoby. Warto, gdybyście się chcieli kiedyś projektować persony, to właśnie ja jeszcze nie widziałam takich badań, w których projektujemy personę i zadajemy pytanie, jakie macie problemy? Czy właśnie w tych pytaniach o personę, w projektowaniu person, nie pojawia się temat na przykład właśnie problemów z czytaniem, problemów z koncentracją, tak? I jakie są w związku z tym potrzeby tej persony? Bo gdy projektujemy personę, no to często zadajemy pytania takie w kierunku, w jakim jesteś wieku, jaka to jest grupa, jaka znajomość internetu i tak dalej, technologii. Ale właśnie jeżeli chodzi o accessibility i właśnie o te osoby neuroróżnorodne, bardzo rzadko się z tym spotykam i tutaj chciałabym właśnie zwrócić uwagę, że byśmy projektowali rozwiązania. Nie skupiamy się tylko na aplikacjach, ale właśnie na tych rozwiązaniach. Ja miałam taką przyjemność właśnie rozmowy z osobą, która prowadziła, która w ogóle robiła dla Stephena Hawkinsa te całe te elementy, dzięki którym on się mógł porozumiewać. No i słuchajcie, to tak naprawdę to nie jest tylko aplikacja. Poza tym zdarzają się też, moja przyjaciółka ma na przykład córkę, która przez 12 lat nie mówiła, jest to osoba autystyczna. I przez 12 lat moglibyście powiedzieć, że to dziecko to jest po prostu warzywo. No, nie mówi, tak? Na pewno nic nie wie, no co to za osoba. Ale okazało się, że po 12 latach ta dziewczynka wysyła do mamy, do taty SMS-a i pisze: rodzice, bardzo was kocham, pamiętam wszystkie wycieczki, dziękuję za wszystko. Także ta technologia, którą mamy obecnie, ona jest naprawdę wspomagająca dla osób, które mają problemy także z mówieniem. Fajnie jest dla takich osób na stronach internetowych zapewnić różnego rodzaju możliwość dostosowania się do tego, jak odbieramy tekst, jaki jest kontekst danej informacji. I ten kontekst właśnie możemy na wszelkie możliwe sposoby, bo to nie tylko jest tak, że czasami mówimy, że można coś przeczytać, ale czasami też wysłuchać. Czasami fajnie jest zaprojektować jakiś podcast. Chodzi o to, żeby dać różne sposoby dla różnych osób, nie fokusować się tylko na jednych, ale to oczywiście zależy od tego, co wam wyjdzie w badaniach, bo produkty też się między sobą troszeczkę różnią. Ponieważ osoby neuroróżnorodne i w tym osoby neuroatypowe, na pewno każdy z was doświadczył jakiegoś rodzaju lęku, stresu, bardzo silnego. 6 milionów osób, zobaczcie, taki stres może przeżywać na podstawie właśnie tych swoich odczuć i różnorodności. Czują się wyalienowani, czują się inni. Często właśnie kobiety, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale mając nawet 70 lat, mogą myśleć, mam depresję, nie wiem, co ze mną jest nie tak,
To na pewno dotyczy jakiegoś mojego złego zachowania i próbują się maskować i udawać, że są atypowe, po czym po 70 latach dowiadują się, że właściwie tak nie jest. Że są to osoby, które potrzebują innego rodzaju traktowania. Coś tutaj wyłączyłam. O, jest, działa. Dlatego na tym tle pojawia się bardzo dużo lęków, lęków ogólnych, które nazywają się ogólnie gadem. Jest to brak takich, spowodowane jest to przede wszystkim poprzez to, że są trudności w braku umiejętności rozwiązywania problemów, często jest to brak umiejętności skupienia uwagi, duże zamartwianie się i wyobrażenie sobie takiego, wiecie, czarnowidztwa, co się zdarzy, gdy, tak? I takie negatywne informacje oraz taka tolerancja niepewności. Nietolerancja niepewności. Dlatego dla takich osób bardzo ważne są wszelkiego rodzaju takie, wiecie, takie protipy. Zobaczcie, możemy się odwołać troszeczkę do tego, co już znamy, czyli wytyczna na przykład 2-2, wystarczający czas. Nie wiem, czy ktoś z was kupował na bardzo znanej aplikacji bilet na pociąg, ale ja kupowałam. Ja tam widzę ten zegarek. Ja muszę wejść, zalogować się, muszę zalogować się do banku. On mi mówi, że obiecałam mamie, że kupię bilet, słuchajcie, do Radomia. Ja nie wiem, co w tym Radomie jest takiego ciekawego, ale bilet się kupuje tam na tydzień przed. I to niezależnie, czy ja jadę z Wrocławia, czy jedziemy z Krakowa do Radomia. Ciężko się dostać, nie wiem, co jest tam takiego ciekawego. Ja mam tam rodziców, ale powiem wam, że jeżeli tylko zapomnę hasła, jeżeli się tylko pomylę, anuluje mi tę rezerwację, dla mnie to jest stres na maksa, ponieważ nie kupię tego biletu, bo kiedy znowu tam wejdę na tą stronę, od nowa próbuję robić tą rezerwację, okazuje się, że mojego biletu po prostu nie ma i nie pojadę danego dnia, którego obiecałam, że chciałam. Dlatego ta wytyczna też mówi, żebyśmy dawali użytkownikowi możliwość regulacji tego czasu, a nawet wyłączenia go, przedłużenia. Wytyczna 3.2 mówi o przewidywalności. Czyli projektujmy tak strony, żeby one wyglądały i otwierały się i działały w sposób przewidywalny. Dla osób neuroróżnorodnych, to co wam powiedziałam przed chwilą o tych lękach i różnego rodzaju takiej niepewności, bardzo ważne jest, żeby strony zachowywały się w sposób przewidywalny i te zmiany, bardzo często są takie odświeżenie stron, czy nawet przestrzeń, w której jesteśmy. Wyobraźcie sobie, idziecie do sklepu, do Lidla, no i teraz te osoby uczą się swojej ścieżki. Po tej stronie mamy chleb, tam na końcu jest na przykład jakaś wędlina, mleko, coś. Po tej stronie mamy inne na przykład warzywa. I nagle ktoś z marketingu postanawia, że podniesiemy sprzedaż, musimy bardziej sprzedawać produkty, nie wiem, batoniki. Zróbmy zmianę, zróbmy jakąś zmianę. I teraz taka osoba, która jest neuroróżnorodna i wystraszona, wchodzi do tego sklepu i to, co czuje, to jest takie wielkie kołatanie serca, to jest taki lęk i taki stres. I to samo jest przy stronach i aplikacjach. Wszelkie zmiany, wszelkie odnajdywanie przycisków, to jest po prostu dramat dla tych osób. I czasami naprawdę to jest trudne, ponieważ to są osoby, które generalnie, mówimy o osobach wysoko funkcjonujących, osobach bardzo inteligentnych, a jednak, które przy tych zmianach no, trudno sobie są w stanie poradzić. One bardzo często chodzą tymi samymi ścieżkami, czy też na przykład, nie wiem, są to osoby, które lubią mieć przy sobie różnego rodzaju gadżety, takie, które na przykład można kubeczki zgniatać, można coś sobie dotykać, te faktury są takie ważne, tak? To pomaga się tym osobom wyciszyć i uspokoić, to są tak zwane steamy. Dlatego na stronach byłoby fajnie, gdyby te wytyczne na przykład zastosować. Oraz taka ostatnia rzecz. Ostatnio właśnie miałam okazję rozmawiać z kimś i ktoś powiedział, jaką formę kontaktu preferujesz? I ktoś mi powiedział, no zaprojektujmy, że ta osoba po prostu do nas zadzwoni. No ale właśnie w przypadku osób neuroróżnorodnych dzwonienie i kontakt z drugą osobą może być bardzo trudny. Przy czym ja też chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że osoby atypowe są tak samo ekstrawertykami i introwertykami. To też trudno powiedzieć, że to jest tylko jedna jakaś grupa osób. Ale co do zasady dzwonienie i kontakt z drugą osobą jest dosyć trudne. Dlatego warto zapewnić tym osobom po prostu jakąś formę możliwość nie tylko dzwonienia, ale również kontaktu na przykład przez formularz, którym możemy sobie coś zadać pytanie. Dobrą obsługę, to też jest bardzo ważne, a także
prosty język. I kiedy ja mam na myśli prosty język, to ja nie mam na myśli prostego języka, w którym mówię, wiecie, no po prostu napiszmy coś bardzo proste, co jest jasne i w jasnopisie mi to mówi. Język na poziomie klasy 7-8. Ja mam na myśli dosłowność, którą odczytują osoby atypowe. I to jest dosłowność właśnie taką, jak tutaj przytoczyłam. Jeśli zwrócę się do osoby neuroróżnorodnej, chodź ze mną na kawę, ona odpowie, ale ja nie piję kawy. No i zrozumie, nie zrozumie zaproszenia na kawę, chodź pogadać, nie? Nie zrozumie tej, może tej intencji nie wyłapać. No przecież wiadomo, że nie chodziło o to, żeby się napić kawy, tylko porozmawiać, prawda? To są właśnie takie niuanse. I na przykład jeżeli ktoś z was ma albo doświadczył pisanie na przykład egzaminu na kartkach, to czasami tam jest tak, zakreśl właściwą odpowiedź. Ale co to mówi? Właściwą, czyli jak mam to zrobić? Nie ma dokładnej instrukcji, jak mam to zrobić. Dlatego dla osób, które są atypowe, pisze się tak. Zakreśl kółkiem właściwą odpowiedź. I to jest proste, i to jest proste, ale dla osoby atypowej może to być niezrozumiałe. Zakreśl właściwą odpowiedź, to znaczy co? I jeszcze tu chciałam wam taką powiedzieć rzecz dosyć trudną. To właśnie ten odbiór tego wszystkiego, co nas dookoła otacza, czyli te błyski, hałas, mizofonia. Mizofonia to jest coś takiego, że ktoś może powiedzieć, no tak, ja też nie lubię tego skrzypienia drzwi, ale to nie do końca jest mizofonia. Mizofonia dla osób w spektrum to jest dokładnie to, że one jednocześnie słyszą, co mówią, ale słyszą wszystkie dźwięki dookoła, dlatego tak trudno jest być w miejscu, gdzie jest duży hałas. I tutaj w Krakowie, jeżeli nie byliście, chciałabym wam wspomnieć o takiej bardzo przyjemnej kafejce, ona się nazywa Kolanko i jest ona na Kazimierzu, gdzie jak się wejdzie, słuchajcie, tymi uliczkami takimi głośnymi do bardzo cichego, przyjemnego, spokojnego miejsca, to jest właśnie takie chill miejsce, gdzie moglibyście odpocząć. Projektujcie w ten sposób, pomyślcie, że kiedy otwieramy na przykład Facebooka, na naszym Facebooku relacje i to wszystko zaczyna grzmieć, grać, błyskać się. Ja już nawet nie mówię o tym właśnie, że to projektujemy tak samo dla osób, które są z padaczką, tak? Czyli pomijamy błyski i proponujemy tak robić, żeby one właśnie nie powodowały tych napadów padaczkowych. Tak samo, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby zmniejszyć głośność muzyki w wyznaczonym obiekcie, to już właśnie o tym, co mówiłam, żeby zapewnić alternatywę, czyli jeżeli mamy takie miejsca głośne, fajnie jest też czasami dać użytkownikowi możliwość słuchawek. Możemy też powiedzieć o wizualnym lunaparku, czyli wszystkie te bodźce, które do nas docierają, to także kolory. I czy wiecie, że na przykład British Museum zrobiło taką mapę, możecie sobie wejść, i ona mówi, ta mapa, gdzie są na przykład jakie zapachy, gdzie jest na przykład bardzo głośno, a gdzie jest naturalne światło, ponieważ to światło może też bardzo męczyć i powodować ogromny stres, a nawet panikę dla osób, które są właśnie w spektrum. Spójrzmy też na przykład na czcionki dla osób, które mają problemy z czytaniem i mają dobry wzrok. Te czcionki, które są szeryfowe, czyta się zdecydowanie trudniej i dłużej. Natomiast czcionki, które są bezszeryfowe, dużo łatwiej. Warto zwrócić też uwagę na odstępy między tekstami, między wierszami. I tutaj jest właśnie to, o czym mówię. Wybieramy czcionkę, wybieramy odpowiedni font, to popatrzcie na literki by, dy, ku, py. Te literki są właściwie takie same. Prawie się nie różnią. Gdy przyjrzymy się po prawej stronie na te znaki, są zdecydowanie różne. I na koniec, bo widzę, że już nam się kończy czas, taki tekst, możecie spróbować, dam wam w parę chwil, spróbujcie sobie przeczytać ten tekst. I tutaj mamy właśnie Bionic Reading, czyli taki font, który został wynaleziony właśnie specjalnie akcentowalny dla osób, które mają właśnie trudności czytania. Odkryto, że tak naprawdę
zgodnie z zasadą taką dopełnienia, czytamy tylko początek wyrazu, a resztę jakby pomijamy. Czyli jak wysyłacie coś na przykład z literówką, może się zdarzyć, że osoby inne nawet tej literówki nie zauważą, ponieważ dopełnią sobie cały tekst. To jest właśnie tak, jak widzą osoby, które mają trudności w czytaniu i one wcale nie mają problemów ze wzrokiem. Czyli to jest właśnie dla dyslektyków. I warto zwrócić uwagę właśnie na to, jaka jest struktura też nagłówku, ponieważ jeżeli włączymy sobie na przykład NVDA, to warto, żeby to NVDA nam mówiło po nagłówkach, że to jest tytuł, to jest śródtytuł, to jest na przykład jakiś tekst. I to też ładnie musimy oznaczyć, kiedy robimy później stronę, żeby w naszym design systemie odpowiednie wartości były przyporządkowane zawsze stałe. To znaczy nie robimy sobie tak, że projektujemy na naszym interfejsie, raz sobie dajemy czcionkę, ona jest 16 nagłówkiem, a potem ona jest 12, a może ona jest 18, tak? Jeżeli mówimy o kolorach, to już było wspomniane przed chwilą, moja poprzedniczka mówiła 4,5 do 1 i ten tekst po prawej stronie jest poprawny, jest jak widzicie bardziej czytelny, po lewej ten kontrast jest niedozwolony, ponieważ jest, nie jest zgodny z normą AAA. Jest jeszcze zespół Airlena, to właśnie to, o czym mówiłam, o wrażliwości na światło, który bardzo trudno, też sprawia, że trudno jest czytać i możemy sobie na stronie dać coś w rodzaju takiego: użytkowniku, wybierz sobie, jaką maskę chcesz nałożyć na swój tekst. Jeżeli wybierzesz sobie na przykład kolor żółty, to jest to dużo spokojniejsze. Biały kolor nie razi nas tak po oczach. Tak samo mamy te tryby czarnego czytania, ale powszechne jest tylko, że możemy sobie przełączyć tylko na dark mode. Jeżeli robimy kontrasty, to robimy najczęściej żółte literki na czarnym tle, ale dla osób, które są w spektrum, to jest po prostu nie do przyjęcia. Potrzebujemy czegoś łagodniejszego i spokojniejszego. Zadbajmy o to, żeby nasze przyciski były klikalne, żeby kontrasty były odpowiednio klikalne. Zadbajmy o to, żeby one nie miały płaskiego wyglądu. No i żeby miały te trzy stany i fokus. I żeby każdy przycisk mówił jasno i wyraźnie, do czego on służy, w jakim on jest konkretnie stanie. Kiedy mówimy o osobach z ADHD na przykład, starajmy się dawać jak najmniej elementów graficznych. Dajmy tylko to, co jest najważniejsze, ponieważ jest bardzo trudno skupić się na tym, co tak naprawdę chcemy przekazać. I zobaczcie, tutaj po stronie lewej mamy bardzo dużo tekstu, po stronie prawej to dosyć tekst jest uporządkowany zgodnie z zasadą mniej znaczy więcej. To pomaga oczywiście lepszemu uczeniu się, zapamiętywaniu, lepszemu przyswajaniu treści. Tak zwany paradoks wyboru, nie? I na koniec, teraz już tak całkiem naprawdę na koniec, strona gov.uk. Na tej stronie zobaczycie, jeżeli kiedyś sobie wejdziecie, możecie pobrać sobie plakaty, które będą takim podsumowaniem i ładnym opisem tego wszystkiego, o czym wam mówiłam, dla osób z każdego rodzaju dysleksji, atypowości. Oraz ta strona jest bardzo ładnie zaprojektowana, jak zresztą wszystkie strony rządowe muszą podlegać i najfajniej byłoby, żeby nie tylko rządowe, ale wszystkie strony na to zwracały uwagę, żeby ta strona ma tylko głównie tekst i ona jest no, bardzo ładnie informująca użytkownika, co się dokładnie dzieje. Pięknie ma rozłożone nagłówki, jest szczególnie ciekawa, ja ją polecam po prostu, żeby przejrzeć, właśnie jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak projektować inkluzywnie. Tam jest też bogaty zbiór wiedzy. Użytkownicy w ten sposób czytają i tak naprawdę nie czytają stron, skanują w taki oto mniej więcej wzorzec F albo Z. I tu są te plakaciki, o których ja wspominałam. Z mojej strony praktycznie to będzie już wszystko, ponieważ skończył się nam już czas. Dziękuję ślicznie.